Ale to do Chicago. Serdecznie zapraszam, aby te intencje składać, byśmy w nich jako rodzina Radia Maryja się mówili. 773-385-5654. My również chcemy modlić się o powrót do zdrowia, powrót do Boga dla synów. O to prosi Danuta o wypełnienie woli Bożej ulgi w cierpieniu dla Marianny Karwowskiej oraz Boże błogosławieństwo dla syna Alfreda, prosi kuzynka Leokadia. O zdrowie potrzebne łaski dla Krystyny Step, Janiny Mroczkowskiej, pani Dolores, także o potrzebne łaski dla Heleny. O zdrowie i potrzebne łaski, siłę dla Aleksandry, o zdrowie i siłę, ulgę w cierpieniu, o wyleczenie z choroby, jeśli taka jest wola Boża, dla Ewy Mirte, o zdrowie i siłę w chorobie, szczęśliwe operacje dla Kasi. Módlmy się też za naszych zmarłych, Pawła Łojek, Jana Kościelniak, Marię Mazanka, Katarzynę Pietrzyk. I odbieramy telefon na Radio Maria, proszę bardzo. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzysięcia. Teraz i zawsze. Anna, moja intencje to za wszystkich księży, no za wszystkich księży, no i posługujących także ojców w Radio Maria, w telewizji TVP, za misjonarzy, którzy po całym świecie głoszą Słowo Boże. No, a ja jeszcze chciałam dla naszego byłego proboszcza Edwarda o zdrowie dla niego i wytrwałość w tej chorobie. I za moją rodzinę, także za dzieci i wnuki i za zmarłych, mojego tatę, męża tatę i za wszystkie dusze cierpiące. Bardzo proszę o poprowadzenie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie. Gdzie tam ci to, kto w czyśćcu cierpi? To jest wymyślone. Czyściec jest wymyślony i ksiądz nawet nie poprawi, bo taka jest religia katolicka. Kumoterstwo, plotkarstwo, flirty. Nawet wiesz, są flirty wtedy, kiedy jest msza, bo gdy wciąż ktoś nowy przychodzi, jak jest ubrany, jak wygląda, czy czysty, czy brudny, wszystko ważne. Tak.